Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek porad do Counter-Strike Global Offensive dla nowych graczy, jak i dla Silverów. Jak widzicie, miałem dzisiaj nagrać mecz, ale no niestety się porobiło, bo jak denrankowałem z ekipą z grupy Denrank, zapomniałem wpisać komendy w meczu i zacząłem sobie po prostu ławkować. Przeglądałem sobie Facebooka i dostałem 7 Daysa. Pierwszy raz w życiu. Ale no, kurde, tak myślałem, no kurde, miał być mecz, tak? No i go no niestety nie będzie. No jeszcze mam 4 dni bana, 23 godziny i 33 minuty, więc postaram się zbić tą rangę i wtedy nadrobię te mecze. Będę nagrywał odcinek po odcinku. Właśnie z meczami, żeby to nadrobić. A dzisiaj kolejny poradnik dotyczący sprzętu. Tak, dotyczący sprzętu w Counter-Strike'u Global Offensive, bo wiadomo, że no na myszce za 10 zł te FPS-y będą gorsze niż na przykład w myszce, znaczy FPS-y, co ja gadam w ogóle? DPI, czyli czułość myszki będzie o wiele gorsza. Ale zanim zacznę to omawiać, wejdę sobie po prostu w deathmatchik, żeby coś się działo w tym odcinku. Jestem po pracy, więc nie będę miał takiego jakiegoś skilla super mega wypasionego. Oczywiście ostatnio w ogóle mi nie idzie, jestem totalnym drewnem, ale forma powoli wraca. Matchmakingi na swoim głównym koncie gram tylko w soboty i niedzielę, wtedy kiedy mam wolne. I a propos sprzętu, wiadomo. Myszka za 10 zł, no dałoby radę tam ugrać kilka rund, kilka meczy, ale no nie mielibyśmy tego, co mamy w myszce na przykład za 400 zł, ale wiadomo, że no nie każdego stać na taką myszkę za 400 zł, więc przygotowałem tutaj sobie taką pomoc. Mam to wszystko na kartce, więc w opisie filmu postaram się jeszcze dodatkowo żeby wam linki do właśnie tego sprzętu tam podrzucić. Zacznijmy sobie może od myszki, bo myszka, no wiadomo, w Counter-Strike'u jest dość potrzebna, żeby strzelać, tak? No, bez myszki nie ustrzelimy nic. Totalnie to tak jakbyśmy weszli na mecz i kurde nie mogli nic zrobić. Byśmy mieli staty 0-0-16, bo nawet byśmy asysty nie mogli dostać. No. Coś mi się długo mapa ładuje, ale to przez dysk. Dołącz sobie tutaj po prostu. Jeszcze zrobię coś takiego. Audio. O, dobra. Pierwszy dead. Ale dobra, ciśniemy. Myszkę, jaką wam polecam, to Rokat Kiro. Ma ona 4000 DPI. I kosztuje tylko 150 zł, więc to nie są jakieś tam, nie jest jakaś wygórowana cena. A wiadomo, że no na droższą by was nie było stać, tak? Więc wiadomo, polecam taki minimalny sprzęt. O kurde, padłem. Nie wiem, co mi tutaj laguje. Mam pingu 51 FPS-ów, mam 60, ale jakieś tam spadki. Kurde, widzę. Ale wszedłem w ten mecz tylko w ten deathmatch tylko po to, żeby coś się działo. Dodatkowo, co bym chciał wam jeszcze powiedzieć, to nie tylko myszka, ale klawiatura też jest dość ważna. I no, wiadomo, mechaniczne niby są najlepsze. Mechaniczne są najlepsze. I polecam wam klawiaturę Genesis RX22. Kosztuje 90 zł i nie jest słaba. Kurde, co ja tak padam, ej! Klawiatura nie jest słaba, więc spełnia wymagania gracza. Patrzę na te DD, to mi niedobrze się robi. Jest dość dobra, tyle wam mogę powiedzieć, że jest dobra i no kurde no, co mogę o niej powiedzieć, no miałem kiedyś tą klawiaturę, ale
dawno temu. Wyjście do mnie tego negowa. Dobra. Wracając do tego. Klawiaturę sobie tam dobierzecie jaką chcecie, nie jest jakaś dobra, potrzebna, żadna mechaniczna, bo to tak naprawdę jest ściema. Jeszcze nie miałem mechanicznej, więc w sumie na ten temat nie będę się wypowiadał. Ale warto mieć jakąś lepszą, tak? No, skołpy mi nie wychodzą. Mechaniczna klawiatura nie jest obowiązkowa. I wiele razy się spotkałem z czymś takim, że kurde, najlepsza jest właśnie taka klawiatura, a nie inna. A to tak naprawdę ściema. Bo każda klawiatura, nawet za 80 zł, no tak jak w przypadku tej za 90, to jest klawiatura membranowa. I daje radę. Zabiję go czy nie? Aha, dobra, już padł. I ta klawiatura naprawdę jest dobra. Dodatkowo polecam jeszcze słuchawki HyperX Cold Core. One kosztują w granicach 260 zł, więc też jakoś tam nie jest jakoś tak dużo. A na pewno usłyszymy wszystkich, no bo wiadomo, słuchawki to jest jedna z podstawowych rzeczy w Counter-Strike'u, bo jakbyśmy słyszeli i lokalizowali przeciwników, gdyby na przykład, nie wiem, jedna słuchawka nam tylko działała, to nie wiem, czy jesteście w stanie w ogóle cokolwiek usłyszeć, z której strony nadchodzi przeciwnik, albo gdzie aktualnie się znajduje, więc naprawdę polecam właśnie HyperX-y. Dobre słuchawki, miałem je 4 razy założone i sprawdzały się bardzo dobrze. Dodatkowo, pewnie wiecie, że no, jeżeli siedzicie na przykład tak jak ja przed komputerem długie godziny czasem, to przyda wam się po prostu fotel. Nie musi on być jakiś tam bardzo dobry za 800-900 zł tak jak ja. Aktualnie nie znalazłem jakiegoś taniego fotela, tak na szybko wczoraj szukałem, żeby po prostu nagrać ten odcinek. I szukałem jakichś tam takich, no, tańszych, ale fotela jakoś tak nie dałem rady znaleźć. I po prostu znalazłem ten, który ja mam, który jest za mną, jak widzicie. To jest fotel gamingowy od Genesis Nitro 550. Jest on bardzo dobry właśnie do takiego dłuższego siedzenia przy komputerze. Ma on dwie poduszki na kręgosłup i kark, więc wtedy nie będziecie mieć na przykład czegoś takiego, jakichś tam problemów z kręgosłupem, z karkiem. Wszystko możecie sobie ustabilizować do waszych potrzeb. I jest to dobry sprzęt, dobry fotel, polecam bardzo serdecznie. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć a propos sprzętu, to jest jeszcze, o kurwa, zabij mnie, monitor jest też ważny. Przede wszystkim no najlepiej mieć w Full HD. Polecam monitor od Lenovo LI2264. On ma 21 cala, monitor wyposażony w IPS, kosztuje jakieś 500 zł, więc to już jest troszkę większy wydatek. Większy jest wydatek, więc no trzeba trochę pieniędzy włożyć. Jeżeli gracie for fun, to wiadomo, możecie mieć myszkę za 80 zł, klawiaturę za 50 zł. I możecie sobie po prostu szpilać. Ja, jeżeli gracie już na poważnie, to no, najlepiej zainwestować tak troszkę w sprzęt i kupić sobie po prostu jakiś lepszy. No i to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt.
Ja mam dość dobre. Jeżeli jeszcze chcecie na przykład mieć więcej FPS-ów, wiadomo, musicie zainwestować w kartę graficzną. Kurde, skąd on się tam wziął? Musicie zainwestować w kartę graficzną. Ja obecnie posiadam GTX 1060. Procesor. Serio? Procesor Intel Core i5. 6700? Nie, 6600. Ma on 4 rdzenie. I każdy rdzeń ma 3,5 GHz. Czy herca, jak to się tam nazywa? Teraz już nie pamiętam dokładnie. Ale dobry, dobry jest, polecam właśnie. I możecie wtedy w FPS, kurde, w FPS-ie. W Counter-Strike'u mieć FPS-ów nawet do 500. Jeżeli gracie na, tak jak ja, na full detalach, wszystko macie na full i ustawiliście sobie standardowo 60 klatek na sekundę, więc to wam w zupełności wystarczy. Jeszcze zobaczę później, jak będę robił kolejne odcinki. Tego się strzelać nie da, Jezu. Jak silvery mają wyjść z rangi, jeżeli grają takim gównem? O, się wkurzyłem, przepraszam. Co wam do sprzętu jeszcze mógłbym. Ze sprzętu mógłbym wam jeszcze polecić. To. No, nie mam pojęcia. Jeżeli chcecie naprawdę wbić rangę, to musicie, no. Nie tyle co sprzęt zainwestować, ale troszkę w skilla. Więc takie granie deathmatchy. Ja teraz gram tak for fun tego deathmatcha, więc ja się tam do niego nie przykładam, żeby sobie potrenować czy coś, latam z byle czym. Ale ten temat poruszę w zupełnie innym odcinku w Counter-Strike'u, więc on będzie poruszony na pewno. On na pewno będzie tam gdzieś poruszony. A teraz zostało mi 16, no 15, 14 sekund deathmatchu. I no, moje staty nie są takie złe. Ja się w ogóle na tym deathmatchu nie skupiałem, taka prawda. Ja wam tylko po prostu mówię, jaki ja polecam sprzęt dla was. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, sprzęt tak naprawdę jest potrzebny. Jeżeli natkniecie się na YouTube, na jakichś YouTuberów, którzy mówią: "A, bo sprzęt za kilkaset złotych się w ogóle nie opłaca, bo po co przepłacać, skoro można grać na zwykłej klawiaturze z Biedronki i zwykłej myszce z Biedronki", to powiem wam, że nie. Ja już przetestowałem wiele klawiatur, wiele myszek. I powiem wam, że no warto wydać trochę więcej pieniędzy na to, żeby mieć jakiś lepszy sprzęt, niż grać na jakimś badziewiu, które zaraz i tak się rozwali. Ostatnio przed tą klawiaturą, teraz mam Genesis, teraz dokładnie, kurde, nie powiem wam, jaki to jest model, może gdzieś tu będzie pisać. Tak, Genesis RX66. A ja wam polecam RX22. Mój model jest dość dobry. Kupiłem go za jakieś 130 zł w Media Expert. I powiem wam, że naprawdę, no kurde, jest dość dobry. Sprawdza się, tak. I grałem wcześniej na klawiaturze. Kurde, ona była chyba z. Teraz już nie pamiętam z czego ona była, z jakiej firmy. Ale jakiś tam no name, taka nieznana. Nieznana klawiatura i była. Przysłużyła mi się tylko przez pół miesiąca. Tak, przez pół miesiąca. Ogólnie 2 tygodnie. 2 tygodnie i chyba 4 dni. Jak dobrze pamiętam. Po tych 2 tygodniach i 4 dniach przestały działać klawisze Q, A, Z, W, S, X. Lewy shift. I lewy kontrol. Nie wiem, czy jeszcze jakiś, bo innych nie używam. A, i tab jeszcze mi nie działał. I w konsoli. Konsoli nie mogłem w ogóle odpalić, bo też konsola mi się nie włączała, jak naciskałem właśnie
żeby mi się włączyła. I powiem wam, że no, tyle razy już kupowałem tańszy sprzęt tylko po to, żeby kurde zaoszczędzić. No i niestety była lipa, bo nie dało rady grać na takim sprzęcie. Myszkę też miałem za 40 zł. W sumie teraz też mam myszkę za 40 zł, ale mam ją z Zelmana, czyli firmówka. Oczywiście kupiłem ją na promocji 50% taniej, czyli jeżeli kupiłem ją za 45 zł bez dowozu, to ogólnie ona kosztowała jakieś 80, no 90 zł. A ja ją kupiłem po prostu na promocji i było warto. Było warto ją kupić, więc jeżeli korzystacie z jakichś tam stron internetowych i kupujecie sobie tam, to sprawdzajcie promocję, bo naprawdę można kupić bardzo dobry sprzęt za bardzo tanie pieniądze. A teraz gdzie są przeciwnicy? Woo! Mój błąd! Mój błąd! I ze sprzętu to by było tyle, co chcę wam powiedzieć, i polecam granie takich deathmatchy, wyścigów zbrojeń, demolek, bo to naprawdę was jakby tam uczy. To was szkoli. Pamięć mięśniowa. Strzelajcie przeważnie same headshoty. Ja strzelam tak teraz z dupy, żeby po prostu coś się działo. Więc ja mogę nawet stać i nic nie robić, ale żeby mnie zabijali. Na tym koncie i tak nie zależy mi na statystykach. Te konto jest dla was. Nie zrobisz mu pleców. Nie umiem z bizona strzelać, kurde, w takich tych... W meczu jeszcze potrafię. Ale tutaj nie potrafię. W meczu nie ma tylu przeciwników. Dobra, tam wybieg jeden. O kurde. A mnie zaciupał mnie, ale statystyki jakoś tak, kurde, no. Nie, ja chciałem tą M-kę. Chciałem więcej tą M-ką postrzelać, ludzie. Dlaczego? O, ktoś już dobił złoty nóż. Aha, tutaj był kolo. No, wyskubańce, wy jedne, ty. Dobra. Ktoś na mnie przybiegnie ze złotym nożem? Kurde, a ile mam w rzeczywistości? 51 pingu. Więc to nie jest dużo. Aaa, uciekam, mam jedny HP, nie. No dobra, padłem. Kurde, dałby go zabić, nie? Co za... Chamy jedne nie dadzą zabić nikogo. Tak to jest już. O, ty kurde, z autoszmatą biegasz? Nie ma tak dobrze. Dobra, Ryoko się rozkręca, to jest jego drugi. To jest mój pierwszy deathmatch, już grałem, teraz gram wyścig zbrojeń, więc tutaj już staty trochę lepsze. Dobra, nie żyje. Jakiś osiągnięcie odblokowałem. Kurde, ale dobra. I to by w sumie było na tyle, jeżeli chodzi o sprzęt do Counter-Strike Global Offensive. Jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, odpowiem na pewno, jeżeli zobaczę jakiś komentarz. Na razie nie mam jeszcze tak dużo widzów, więc staram się odpisywać na każdy komentarz. Każdy taki komentarz serduszkuję, lajkuję i odpisuję. Nawet hejterom. Tak. Nawet hejterom. Więc teraz żegnam się z wami z tej strony Ryoko i zapraszam do kolejnego odcinka w następnym tygodniu porad do Counter-Strike Global Offensive. A teraz miłego poniedziałku wam życzę, bo na pewno... Większość, no wiadomo, większość jest na wakacjach, ale na pewno część z was jest po pracy, padnięta. Jeżeli to oglądacie, to życzę wam miłego odpoczynku po pracy.
Sam jestem po pracy i staram się wam jakieś ciepłe słowo rzucić. Więc co? Do następnego, co? Trzymajcie się.